Siema wszystkim i zapraszam na następny vlog. Więc dzisiejszy vlog będzie cały po polsku. I jeśli zobaczyliście wczorajszy vlog, czytałem po polsku. I czytałem niektóre wasze komentarze i bardzo was ciekawiło, co ta kobieta, czy jak to tam szło, dostała od swojego męża. Więc myślałem, że dzisiaj dokończę tą historyjkę i przeczytam wam, co dostała od męża. Nie wiem, która strona... Mamy całą stronę do przeczytania, więc... Siadajcie, zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, otwórzcie uszy i słuchajcie. I tak, mam nowy styl włosów teraz. Możecie zostawić komentarze, co o nim myślicie. Po prostu cały czas muszę coś robić nowego z włosami, więc myślałem, że teraz zrobię sobie plecionki, warkocz, plecionka. Plecionki bardzo, to bardzo dziwnie. Dziwne słowo. Dobra, zaczynamy. Okej, zacznę od początku. Całą historyjkę przeczytam, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Więc zaczynamy. Rocznica ślubu, czyli cierpienia dojrzałej mężatki. Brylanty są najlepszymi przyjaciółmi dziewczyny. Tak to szło? To ja zdecydowanie już nie jestem dziewczyną. Data 14 września, śniła mi się po nocach. Nie widziałem, czy mężowi też. Więc na wszelki wypadek zakreśliłam ją w kalendarzu i zadbałam, żeby Władek to zauważył. Ile tu już lat? 30. 3 dekady razem. Trzeba było to uczcić. Od sierpnia chodziłam po sklepach, zastanawiając się, co ślubnemu z tej okazji sprezentować. I odrzucałam kolejne pomysły. Odpadał krawat, matuzin i spinki, i tak by nie nosił. I perfumy. Dostał na gwiazdkę. Dopiero w sklepie ze skórami zobaczyłem piękną, czekoladowo-brązową, męską teczkę. Władek zawsze o takiej marzył, więc nie zastanawiałem się ani chwili. Dokupiłem do niej brązowy portfel i za wszystko zapłaciłem 500 zł. Sporo. No tak, szarpnęłam się. Ale raz się żyje i 30. rocznicę ślubu też obchodzi się raz. Nie mogłam się doczekać, kiedy wręczę Władkowi prezent. I nie byłabym sobą, gdyby się nie zastanawiała, co ja dostanę. Ach, marzyło mi się coś wyjątkowego. Coś, co by mnie olśniło. Kiedy pokazałem teczkę synowi, stwierdził, ojciec też się dla ciebie szarpnął. Skąd wiesz? Spytałam się, siląc na spokój. Pożyczył ode mnie 200 zł. Chciałam wstrząsu? To mam. Dalej nie pytałam. 200 zł? Co on mógł za to kupić? Pewnie perfumy. Też mi prezent. W dniu naszej uroczystości byłam trochę zrezygnowana. Bez przekonania wbiłam się w czerwoną kieckę i pomalowałam usta. Ale rodzinny obiad przebiegł w miłej atmosferze. A później Władek zachwycił się prezentem, który mu wręczyłam. W końcu dał mi eleganckie pudełeczko. Był w nim pierścionek. Śliczny, z czerwonym oczkiem i z połyskującymi kamyczkami. Cyrkoniami była. To jakby drugi zaręczynowy, żono, powiedział z uczuciem Władek. A tu jest certyfikat. Dodał z dumą. Przeczytaj, jakie to kamienie. Zerknęłam na plakietkę podobną do karty kredytowej. Złoto, rubin i 10 brylantów. Spojrzałam na pierścionek. Błyszczących kamyczków było dokładnie 10. Brylanty? Ile to kosztowało? Zdumiałam się. Nieważne ile. Raz się świętuje perłowe gody. Uśmiechnął się Władek. Dostałem premię i jeszcze trochę pożyczyłem od Jacka. Wiedziałam, jakie mąż miewa premię. Pierścionek musiał kosztować więcej niż 2. Co ja mówię? Więcej niż 3 takie teczki, jaką mu kupiłam. Nogi się pode mną ugięły, a Władek wypiął dumnie pierś. Rozważałem pierścionek z 30 kamykami, powiedział. A ja o mało się nie przewróciłam. Do pilnowania pierścionka musiałabym wtedy chyba zatrudnić ochronę. Już z 10 brylantami czułam się niewyraźnie. Strasznie się bałam, że je zgubię. Dlatego trzymałem pierścionek pod kluczem. Dlaczego go nie nosisz? Spytał się w końcu Władek. Nie podoba ci się? Zdjęłam. Do zmywania. Wyjaśniłam i poszłam do sypialni po to cudo. Wcale go nie okłamałam. Przecież ciągle coś zmywam, nie? Jednak muszę pierścionek trochę ponosić, żeby Władkowi zrobić przyjemność. Oby tylko nie skończyło się dla mnie manią prześladowczą. Oj, nie pieści mnie życie, ale mnie nie złamie. Jakem Małgosia niedoskonała. I tak się skończyła ta historyjka. I pokażę wam, tutaj jest rysunek tej pani. Ona tak wygląda.
Tylko że w tym obrazku nie nosi tego pierścionka właśnie. I chyba coś ma z oczami źle. Ale no, teraz wiecie, co się stało. Więc wszyscy, którzy się pytali, co się stało w tej historyjce, teraz wiecie. Dostawiałem nawet wiadomości osobno od osób, żebym im powiedział, co się stało. Więc macie katalog cała ty. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobał film. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście do tego kanału, zasubskrybujcie do tego kanału. Tak się mówi? Nie wiem. Mój Snapchat, Instagram, wszystko jest na dole w opisie. Więc to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i zobaczę was jutro.